Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam po weekendzie 28 czerwca w poniedziałek. Dzisiaj usłyszymy fragment Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, wersety od 18 do 22. Posłuchajmy. Ujrzawszy tłum wokół siebie, Jeszua nakazał, aby przeprawić się na drugą stronę jeziora. Zbliżył się pewien nauczyciel Tory i powiedział: Rabbi, pójdę za tobą, gdziekolwiek się udasz. Jeszua odrzekł mu: Lisy mają nory, a latające ptaki mają gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma własnego domu. Inny spośród Talmidim powiedział mu: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca. Lecz Jeszua odrzekł: Pójdź za mną, a niech umarli grzebią swych umarłych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, krótki fragment mówiący o pewnym stylu, sposobie życia, który wyznacza Jezus. Mówi najpierw do nauczyciela Tory, że kiedy ten wyraża takie pragnienie, chce iść za tobą, to on mu mówi: ale pamiętaj, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma własnego domu. To pójście za Jezusem nie jest związane z wygodnictwem, z czymś, za czym ten świat ubiega się, a więc by nam było dobrze, wygodnie, przyjemnie, komfortowo. Jezus napomina. Może dlatego dzisiaj też wielu trochę tak odwraca się od Kościoła, widząc trochę jego wygodnictwo. Może tak. Nie wiem, nie chcę tutaj być sędzią we własnej sprawie. Drugi człowiek, Talmidim, a więc już uczeń, powiedział Panu Jezusowi, że pójdę, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca. Moi kochani, to nie jest tak, że ten ojciec tam leżał gdzieś, jego zwłoki leżały i Pan Jezus mu zabronił pójść na pogrzeb. Tutaj w tym kontekście żydowskim trzeba wiedzieć, że gdyby tak było właśnie, jak moglibyśmy sobie wyobrażać, że Panie Jezu, chcę iść za Tobą, ale idę tylko na pogrzeb, pogrzebać mojego ojca, Jezus mu mówi: zostaw tego ojca, a chodź już za mną, to jest niemożliwe, dlatego że w kontekście tym żydowskim kiedy ktoś umiera, to trzeba przy tych zwłokach czuwać, być aż do pogrzebu, aż do końca, aż do pogrzebania ciała. Dlatego nie byłoby tego człowieka przy Jezusie, gdyby ten ojciec faktycznie tam już nie żył. Natomiast o co chodziło temu człowiekowi? Że ja pójdę za tobą, ale jeszcze najpierw właśnie muszę pozostać przy swoim ojcu, ten ojciec umrze, rozdysponuje spadkiem, który zostaje, i potem za tobą pójdę. Czyli takie kalkulowanie. Ja pójdę w czasie, w którym ja będę chciał, czy uznam za stosowne. I to Pan Jezus tutaj gani i mówi: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Nie zajmuj się tym. Ty pójdź za mną. Ty chodź za mną. I w tym tkwi ten radykalizm pójścia za Jezusem. Abyśmy nie kalkulowali za dużo. Mamy dzisiaj się pomodlić, to się módlmy. Nie kalkulujmy, że najpierw jeszcze to i tamto. Po prostu się módlmy. Mamy uczynić komuś coś dobrego? Nie kalkulujmy, czy mi się to opłaca, czy mam na to czas, czy mi to nie zburzy mojego planu. Po prostu róbmy to. Bo taka jest droga Talmida, a więc ucznia Pana Jezusa. Pójdź za mną. Idźmy za Jezusem, naśladujmy Jezusa. W tym, co robił, w tym, jak żył, i w tym, co nam przyobiecał też. To jest nasza droga, prawda i życie. Życzę Wam takiego pięknego rozpoczęcia tygodnia, by pójść za Jezusem. I do zobaczenia, oczywiście, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.